Do jednego wafla? Jakie będą? Te tutaj? Ha? Dobrze, że daję sobie radę, zobacz. Nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, nie musisz. Ludzie jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Stoczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć trumnie. Dlatego synu tak okrutne. Zdził mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Siema, jestem Marek i w dzisiejszym odcinku będziemy robić dzień bez używania mowy. Chyba się zgadza, tak? W dzisiejszym odcinku nic nie będziemy mówić. Jestem chory psychicznie i w ogóle lubię być orżnięty przez stado małp, które zawsze lubią być dobre w stosunku do mnie. Tak, Mareczku, dzisiaj nic nie mówisz, dlatego ja zostaję twoim lektorem, który mówi za ciebie. Jestem Marek, no ruszaj ustami. Jestem Mareczek i dzisiaj nie było żadnych dziewic w moim domu. Były? To były czy nie były? Dobra, w każdym razie dzisiaj Marek nie mówi nic przez cały dzień. Marek, czy ściana prestiżu jest? Tak? Jest ściana prestiżu, ale nie masz karteczki przygotowanej. Masz karteczkę przygotowaną. A tej czemu nie powiesiłeś? O, tak się nie wiesza karteczek, Mareczku. W każdym razie... A skąd ten nick masz? Skąd ten nick Marek wziął? W każdym razie, jeżeli wy chcecie znaleźć się na ścianie prestiżu, to tutaj znajduje się czerwony przycisk. Widzicie ten czerwony przycisk? Taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć gdzieś tam i wtedy możecie znaleźć się na ścianie prestiżu. No i musicie jakkolwiek skomentować ten film. W każdym razie, my lecimy na miasto. Ja już nie będę twoim operatorem. Cieszysz się? Wiesz, co masz robić? Chodzić do sklepów, prosić ludzi o coś. Wiesz, jak wygląda dzień bez mówienia. Tak jakbyś normalnie żył, tylko tak jakbyś żył normalny, zwykły polski człowiek. Nie tak jak Lord Kruszwil, tylko normalny, zwykły polski człowiek, który normalnie żyje w społeczeństwie, ale nie może nic powiedzieć, rozumiesz? Idziesz sobie po lodziki do sklepu i nie możesz nic powiedzieć, no bo nie masz języka. Rozumiesz, Marku? Tak? Wszystko jest zrozumiałe dla ciebie? Nie wszystko zrozumiałe dla ciebie? A już powiedziałem o ścianie. A dlaczego Tomka Olejnika w ogóle wpisałeś na ścianę prestiżu? Będziesz musiał w następnym odcinku zrobić nowy nick. Idziemy teraz, Marek. Już nic nie pisz. Ja wiem, że to jest gej, że to liże klej, ale idziemy, Marku. Idziemy na miasto. Wiesz, co robić. Ja ci dam innego operatora, bo i tak nie będę ci potrzebny. Rozumiesz, Marku? Nie będę ci potrzebny dzisiaj. A jak tam w ogóle pioseneczki Disco Polo? Napisałeś pioseneczki Disco Polo, czy już nie napisałeś pioseneczek Disco Polo? Ładne pioseneczki Disco Polo, czy brzydkie pioseneczki Disco Polo? Bardzo brzydkie pioseneczki Disco Polo, tak? Nie? Dobrze, chodź, Mareczku, idziemy na miasto. Ja oddaję sprzęt właściwej osobie i nagrywam odcinek. Tak, zapraszamy do oglądania. Dzisiaj synek mój oddał nam Mareczka. Mareczek dzisiaj jest niemową, nie potrafi mówić. Zobaczymy, jak sobie poradzi bez języka. Pierwsze zadanie, które będzie, chce mi się palić papierosy. Spróbujemy, zobaczymy, czy sobie poradzi, czy je kupi bez mowy. Dawajcie. Ale poczekaj. Ale jakie kupić ma coś? Niebieskie. Nie będziemy już wymieniali nazwy, niech będą grube. Chciałbym czyste fildy, no ale jako pierwsze zadanie zobaczymy, jak on sobie w ogóle jako poradzi. Jako pierwszy... Ja, tak, no mam. Idziemy. Dzień dobry. Dobry. Pan sprzedaje? Ja sprzedaję. Proszę pana, chodzi o to, że kolega nie mówi, a będę chciał kupić coś w tym kiosku i on będzie się starał panu przetłumaczyć za pomocą mimiki, co ja bym chciał. Nie mogę podpowiedzieć, co to jest, bo wtedy by nie wypaliło, także kasę mamy, kupujemy. Come on, zapraszam. Papierosy, ty by napełniał. On jest pełnoletni. Dowód. Okej, okay, come on, let's go. Nie pójdzie, pan chce dowód, nie mamy go przy sobie. A mogę pokazać? Dobra, nieważne, chodźcie dalej, szkoda czasu, idziemy. No niestety, no tak się nam trafiło. Nie zawsze jest kolorowo, ale poczekajcie. Marek powiedział, że chciał, co za debil chciałeś powiedzieć, tak? No, widzisz, już jakoś się dogadujemy. Marek chce coś nam przekazać, proszę. Lecimy. Chce nam przekazać, że idziemy do fryzjera, okej? Okay? No idziemy, come on, dogadasz się, proszę. No i chodź, ja ci pokażę, gdzie jest, chodź. Jakoś się dogadasz, no będziesz musiał próbować, starać się. No niestety, będzie dobrze. Włosy farbować chcesz? Chcę sobie ułożyć, troszeczkę podciąć. Dasz radę, nie bój się, dasz radę. Na łyso. Nie, ja nie pozwalam na łyso, nie. No przyciąć włosy chcę, tak? Tak, wiemy, że chcę przyciąć, dawaj, idziemy. Dzień dobry, proszę pana. Ale pani nie będzie krysona. Masz problem jakiś? Pytam się, masz problem jakiś? Proszę tego nie dotykać. No to ty nie ruszaj jaj. Ale my nie weszliśmy do fryzjera. Ja nie mam żadnego problemu. To pani ma problem. Nie, to ty masz problem. Emocjonalnie. I bardzo dobrze, ciebie znam i ciebie też. A może mnie pani zdać na pamięć. Mnie to nie interesuje.
Człowiek idzie normalnie do fryzjera, a nie chcą go ściąć. W ogóle jakie chamskie zachowanie. Wychodzi jakaś kobieta, która łapie za kamerę. Pewnie ta kamera kosztuje więcej tyle, ile ona przez rok zarabia. No ale trudno, no niestety, dalej musimy ich szukać. Chamstwo w Polsce istnieje i to było widać u tamtego fryzjera. Nie polecam go definitywnie w tym sklepie. Idziemy dalej. Zapraszam, chodźcie. Marek, zamów mi smarta. Ale jakiś czym by był, no. Co wybierzesz? Będą frytki, kanapkę. Mam nadzieję, to będzie taki łagodny dla ciebie bonus, że nie będę wybierał dokładnie kanapki, tylko samo zamówienie. Zobaczymy, czy pójdzie, dobra? Okej. Okay. Masz, wszystko się zgadza? Pokaż. No człowieku, no i teraz sprzątaj. Ale służący, no kto będzie to sprzątał? Narobiłeś. Ja narobiłem siary? No przecież ja nie jestem służący, dawaj. Nie ma olejnika, olejnik jest na wylocie, dawaj. Jestem zainteresowany najlepszą płytą, zobaczymy, którą Marek wybierze. Czego szukasz? Oho! Bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Wiadomo, to jest najlepszym raperem, synek, nie? Chce się skasować, czy o co chodzi? To nie to, to to. Mogę? Przepraszam. Okay. Kolega ma problemy z mową. Rozumiem. Muszę chyba wyjąć opakowanie. Tak? 39,99. Karta? Super. Potwierdzenie drukować? Dobra, lecimy. Mamy to, co chcieliśmy. Maria, kup mi loda waniliowego. Dzień dobry, proszę panią. Chciałbym kupić loda. Kolega będzie go zamawiał. Kolega nie ma języka w buzi i wytłumaczy to pani poprzez migi. Czy mogłaby nas pani obsłużyć? Tak, słucham. Proszę bardzo, pokażę, który to jest lód. Jedną gałkę? Pięć? Do jednego wafla? Jakie będą? Ta tutaj? Ha? Dobrze, że daję sobie radę, zobacz. No, ale miałby jedną zamówić, nie? A ile on zamawia? Tak? Pięć takich waniliowych. Ty stary, ale ty możesz mówić. Cztery wafelki po jednej gałce. Któż nie będą dwie? To mam trzy. O, już zaraz, proszę tutaj mnie nie podsłuchiwać. To kolega będzie mówił, nie? Bo to tak jest. No kolega nic nie mówi akurat. No, proszę. Mam tłumacz. Okej, dwie? Dwie mogą być? Jeszcze jedną? To muszę... Proszę. Bardzo dobrze sobie radzi. Zobaczcie, też niesamowita wie? Sprawa. Też wie. Ohoho. Pięknie. Dobrze ci idzie. Proszę. Coś jeszcze będzie? Jeszcze. Co się mówi, służący? Dziękuję. No, co za kultura, zobacz. Co za kultura. Czy co? No, lody. Ja nie rozumiem. Musisz sobie buty pomarzać nimi, żeby ładnie wyglądały, nie? Nie. Dokładnie. No jak nie? No jak nie? Czy mi się zdaje, czy tylko tak Marka naciągasz teraz? Marek ma tyle kasy, że dla niego to są drobne. Drobne, zapamiętaj sobie. To jest bardzo bogaty chłopak, nie? Jakbyś nie wiedział, u kogo pracujesz. No w ogóle to jest bezczelność, to co mówisz teraz, nie? Marek, chciałbym sobie kupić samochód. Kupisz mi samochód? Myślę, że ten będzie odpowiedni. Dzień dobry, chcielibyśmy kupić samochód. Niestety, ale kolega nie mówi. Ale to nie jest pani. Przepraszam pana, proszę stąd wyjść. Jeżeli będę na tej kamerze, to od razu mówię, złapię was. Składam sprawę. Nie żartuję. Proszę mi stąd wyjść na tej miastu. Tak, jak mnie grzeszy. Co za bezczelność? No bezczelność, jak ty sobie to wyobrażasz, człowieku? Nie dość, że nie chcesz sprzedać, potem mówisz, że to jest jej firma, kamera nie jest na nią, w ogóle ta babka jest jakaś po prostu psychicznie chora, nie? To po co na tej stoi? No bo jest psychicznie chora, rozumiesz? Dlatego stoi, bo jest psychicznie chora. A co dalej robimy? Idziemy dalej, no musimy kupić fury, nam nie chcą sprzedać, bo fryzjera nie chcą nam obciąć, tak to nie będzie. Idziemy dalej, szukamy. Muszę sobie kupić jakieś buty, idziemy do Nike, to ma. Dzień dobry! Ja potrzymam kucę. Chciałem kupić buty. Do widzenia, chyba do widzenia. Dlaczego tak? Oni mi się spali. Do widzenia. A co się stało? Wyłącz tą kamerę. No właśnie. Chcieliśmy dobrze, proszę sobie dzwonić na ochronę. Proszę bardzo. Tak się obsługuje ludzi w sklepie, w Nike, w Galaxy. Co za chamstwo. I co chcesz dalej? Jak widać, byliśmy w Galaxy. Marek sprawdził się jako niemowa. Kupił parę rzeczy, coś tam załatwił. Powywalali nas z paru sklepów, ale niestety nie chyba będzie... Chyba ze wszystkich. No nie do końca, no bo w Kentucky nas obsłużyli. Lody nam sprzedali. No to ale tylko to nie koniec. Idziemy dalej. Robimy dalej. Marek musi się sprawdzić. O, płytę kupił, widzisz? A, no płytę kupiłeś. Udało się. Dobra, co Marek? Lecimy dalej, nie? Come on. Teraz. Zobaczysz. Co? Idziemy do Nike'a. Tam nie chcieli nas sprzedać butów. Ty może tu nam buty? Przydadzą. No jasne. To co, do drugiego, tak? Tak, nowe sobie naje, weźmie jakieś fajne. Ja coś czuję, że nas...
ekipa, siedzimy tutaj, bawimy się z ochroniarzem w ciuciu babkę, schowaliśmy się tutaj teraz za tym tym, uciekaliśmy. Ale myślisz, że nas szuka dalej? No, oczywiście, że nas szuka, przecież bieg za mną, ale poczekaj. Dobra, bo Marek tak znudzony jest. Patrz, zobacz, widzisz te dwie laski, które tam siedzą? No patrz, czekaj, nie widzę teraz, bo ta pani. Dobra, Marek, masz wyzwanie, jesteś niemową, podchodzisz do niej, masz się z nią przylizać. Nie wiem, jak to zrobisz, staraj się, próbuj, chodź, come on, dawaj. Może taki wzorek jej pokaż. Do tamtej, która tam. Dobra. Tutaj mamy kolegę, który jest niemową, chciałby z panią porozmawiać, coś pani przekazać. Tak, Marek, spróbuj zadziałać. Uuuu, Marek! Co tak od razu? Ej, no co ty? Dobra, idziemy stąd. Co za dziewczyny, dobra. Dawaj, idziemy stąd, chodź. Ale gdzie, czekaj, bo ten ochroniarz żeśmy. Dobra, chodź, idziemy. To co, lecimy? Tak, chodź, dawaj. Marek, chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. 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 Proszę pan, zbiega po zgodę, dawaj. Goni nas. Ja, ale to obydwa. Otwieraj go. Człowieku! Dobra, ej, ej, spoko! Gdzie on tak pobiegł? Człowieku, gdzie on tak pobiegł? Nie, ja teraz tam zawał też! Czy oni, człowieku, nie dogonią nas? Wow! Ale... Marek, gdzie ty tak uciekłeś? Co, już chcesz iść stąd? Ale co, że ochroniarz powalony? Ale że co, ze stary? Stary powalony! No i co, wracamy, czy co, no? W sumie tak fajnie się z nimi pobawić. Bomba, bomba! Widzisz, udało się, zobacz, tam na górze obserwował nas. To my go wykminiliśmy, a nie on nas, ha, ha, ha! Ale on się na nas patrzył, niech on ma nie skminił, że to my w ogóle. No, co za pajac. Dobra, dawajcie, idziemy zobaczyć, może on tam jeszcze jest. Nie, już nie wracamy. Nie wracamy? Za dużo tego biegania już. Co Marek chcesz? O co chodzi? Ale, że co, że policję wezwali? I co, chcesz uciekać? Co, idziemy? No dobra, no ale gdzie teraz chcesz iść? W kolejnej galerii? Zobacz, służący, jak tam jest wysoko. To jest wysoko? Ty, ale ty będziesz szedł po schodach, a my pojedziemy windą. Co ty na to? No chyba śmieszny jesteś, człowieku. Klej. Kto liże klej? Olejnik. Klej liże gej, tak? Proszę olejnik. Bardzo. O, już jest wylizany. To jest ten, który spadł ostatnio na podłogę w ostatnim filmie. Mam talent. Co mu wypadł? Zresztą zobaczycie to. To jest ten. Patrz, ile wylizany. Co za frajer. A dzisiaj nie przyszedł, nie? Zostawił kolegę. Dobra, idziemy. Come on. Moja twarz jest po operacji, mnie tak boli. Strasznie mnie boli moja twarz. Dobra, czeku, chodź, usiądziemy sobie. Mam tak niebliźny na twarzy. W ogóle to mam ostre, nie? Z panią ja nie mogę czegoś ściągnąć, bo ja mam nie dość ospę. To jeszcze mam blizny. Tu jest kolega, który chciałby coś zamówić, ale niestety on nie umie mówić. I niech się nauczy pani... Przepraszam. Szypał chyba. Nie wiem. Chyba już pani nas wyrzuci. Co ty myślisz o tym? Musimy poczekać chwilę, no sobie gdzieś poszła sobie. Fajny widok jest w ogóle, zobacz jaki widok, zobaczysz służący, popatrz jaki widok. Wow, ale bomba, nie? Jak to jest nisko. Na cały Szczecin, zobacz jaki ten Szczecin jest brudny, jaki tu jest smog w ogóle. Albo to te szyby takie brudne są. Dobra, to co? Chyba nas nie zaproszą, chyba musimy wyjść, co? No czekamy, no, to niech nas po prostu wyproszą stąd i tyle. Ogólnie w dzisiaj, tak jak widzieliście, nagrywaliśmy film, ale masakra ścigał nas 40 ochroniarzy, wszędzie nas godziny, wszędzie nas znają, gonią, schowaliśmy się. Dobra, w windzie, jedziemy na dół, także kończymy za chwilę stop, na pewnie czekają już na dole, jak zwykle. Uważaj, debilu, ale o co ci chodzi? Normalnie nagrywać? Człowieku, miałeś się za późno nazywać. Kamerę włączyłeś. Jak za późno już kamerę włączyłem? A ty nie potrafisz. No człowieku, ja się nic staram. Nie potrafisz. Ja nic nie potrafię. Poprałeś scenę z ochroniarzami. Ja spaprałem scenę. No co nie nacisnął guzika? Nic nie potrafisz. Jakiego guzika nie nacisnąłem? O co ci chodzi? Tego czerwonego, rec! Kurde, ale może trzeba na kurs angielskiego wysłać, co? Ale człowieku, kręcimy to dalej. Ale teraz już nie ma sensu kręcić tego. No. Co? Bo już się odezwałeś. A, jeszcze przez ciebie nie wyszedł challenge, tak? A tak, bo musiałem cię opieprzyć. No, oczywiście, przede mnie. Wiesz, ty co? No. Dobra, dawaj tą kamerę. To nie jest twoja kamera, zacznijmy od tego. No cóż, miał wyjść film, ale nie wyszedł. Dziękuję bardzo. Do widzenia.